Mamy jeszcze świeżo w pamięci igrzyska w Tokio, a już trzeba szykować się na Pekin. Do rozpoczęcia rywalizacji o zimowe medale olimpijskie pozostało 100 dni. 3, 2, 1 i na zegarze po... Nie rozpoczną się 24. Na żywo ceremonię otwarcia. Oto nie będzie łatwo, bo możliwość uczestnictwa w imprezie przez kibiców będzie ograniczona. Środki ostrożności dotkną też sportowców, którzy pobyt w Chinach spędzą w tak zwanej bańce. Wraz z komitetem organizacyjnym i władzami w Chinach opracowaliśmy specjalny playbook, czyli kompleksowe zestawienia wszelkich zasad, które mają obowiązywać w czasie igrzysk. W Pekinie liczymy przede wszystkim na naszych skoczków, ale zanim igrzyska, zanim zima, Stoch i spółka powalczą w zaległych mistrzostwach Polski. Transmisja w czwartek i piątek w TVP Sport. Pandemia koronawirusa mocno skomplikowała logistykę sportowych imprez, na tyle mocno, że jeszcze niedawno pasjonowaliśmy się igrzyskami w Tokio, a już niebawem Pekin. Do rywalizacji o zimowe medale olimpijskie pozostało tylko i równo 100 dni. Obostrzenia, ograniczenia i mnóstwo środków ostrożności. Sportowcy, którzy za 3 miesiące pojadą do Pekinu, muszą liczyć się z rygorystycznymi zasadami bezpieczeństwa, które szykują organizatorzy. Aktualnie skupiamy się na dwóch kwestiach. Jedna to funkcjonowanie samych zawodów od strony technicznej i organizacyjnej. Druga kwestia to środki bezpieczeństwa. Wraz z komitetem organizacyjnym i władzami w Chinach opracowaliśmy specjalny playbook, czyli kompleksowe zestawienie wszelkich zasad, które mają obowiązywać w czasie igrzysk. Pobyt w Pekinie sportowcy spędzą w tak zwanej bańce. Będą maksymalnie odizolowani, kontakt fizyczny ma zostać ograniczony do absolutnego minimum, zarówno w trakcie zawodów, jak i w wiosce olimpijskiej. W pokoju każdego sportowca zainstalowano niezależne systemy wentylacji i oczyszczania powietrza. Każdy zawodnik będzie całkowicie bezpieczny. Ponadto każde pomieszczenie, każde piętro będzie od siebie w odpowiedni sposób oddzielone. O gotowości Chińczyków świadczą nie tylko słowa, ale też same obiekty, na których rywalizować będą sportowcy. Przed nami już tylko odpowiednie naśnieżenie i sprawdzenie infrastruktury. Wkrótce wchodzimy w ostatnią fazę przygotowań obiektów. A niektóre już teraz są testowane. Z torem w Pekinie zapoznała się m.in. Natalia Maliszewska. I to w znakomitym stylu, wygrywając tam inauguracyjne zawody Pucharu Świata w short tracku. Optymiści już upatrują w niej szansy medalowej, ale na takie prognozy jest chyba jeszcze za wcześnie. Największe nadzieje wiążemy oczywiście z naszymi skoczkami, zwłaszcza że dla Kamila Stocha, Piotra Żyły czy Dawida Kubackiego mogą być to ostatnie igrzyska w karierze. Zimowe igrzyska nigdy nie były dla nas tak obfite w medale jak letnie żniwa, ale coś tam ugrać możemy i ugrywamy. Za chwilę w studiu pojawi się specjalista dyscyplin zimowych, osobliwie skoków narciarskich, Filip Czeszanowski. Zapraszam na oko redakcji. Dobry wieczór, Filipie. Kłaniam się nisko. Dawno nie miałem przyjemności z tobą rozmawiać. Tak się mijamy, a teraz temat ważki. Temat leżący nam na sercu. Bardzo mocno. Dotąd na zimowych igrzyskach olimpijskich zdobyliśmy 22 medale, tylko 4 w XX wieku i aż 18 od Salt Lake City. Od razu, żeby przyspieszyć, popatrzmy na planszę. Liczba wysyłanych polskich sportowców, a liczba zdobytych medali. Nigdy nie wysyłaliśmy na zimowe igrzyska tabunów reprezentantów, ale w XXI wieku przede wszystkim wspominamy bardzo dobrze Sochi i Vancouver, po 6 medali, przy czym w Sochi 4 złota, Justyna Kowalczyk, tak. Kamil Stoch, Zbigniew Brudka. Tak to wyglądało. Ile wysyłaliśmy sportowców do Pjongczangu? 61 i tylko 2 medale. Oczywiście skoczkowie, tak? Kamil Stoch i drużyna. A ilu biało-czerwonych wyślemy do Chin i co możemy przywieźć z państwa środka? Konrad Niedźwiecki, szef misji olimpijskiej. Zakładaliśmy, że może być to około 50 zawodników, myślę, że plus minus 5 osób, więc no taka to jest realna liczba. A jeśli idzie o medale? Jeśli chodzi o medale, no to myślę, że no tych szans medalowych mamy powiedzmy 5-6, natomiast takich realnych myślę, że są to trzy szanse medalowe. Tak realnie oczywiście mam nadzieję, że będzie bardziej pozytywnie i bardziej w kierunku tych 6. Szanse medalowe 3. Patrz, myśli Konrad Niedźwiecki.
skokach indywidualnych, w skokach drużynowych i Natalia Maliszewska, prawda? No tak, chociażby może też Dawid Kubacki na skoczni normalnej, ale te trzy realne szanse to są mocne szanse. Wracam. Z 22 medali prawie połowę z zimowych igrzysk przywieźli nasi skoczkowie. No to fruniemy do naszego największego orła. Adam Małysz, mam nadzieję, że jest z nami. Halo, Adamie. Wisła, Zakopane, gdzie cię zastaliśmy? Dzień dobry, witam. Zakopane. Już w Zakopanem, czyli rezydujesz do Mistrzostw Polski. No dokładnie, jesteśmy tutaj od niedzieli na zgrupowaniu w Zakopanem. Trenujemy już na torze lodowym, na dużej kropli. Jutro przechodzimy na średnią skocznię, no i czekamy na Mistrzostwa Polski, które są niby Mistrzostwami Polski letnimi, ale już na torze lodowym, czyli trochę mieszanie, taka hybryda trochę. Adam, co by musiało się stać, żebyśmy nie przywieźli z Pekinu chociażby jednego medalu, jeśli idzie o skoki? Zapytam przewrotnie. Strasznie nie lubię czegoś takiego, naprawdę. To dopiero się zaczyna, Adam, dopiero zima przed nami. Nie, to dobra, wiem, to ja zmienię pytanie. 100 dni do igrzysk to dla wielu sportowców, szczególnie letnich, taka ostatnia prosta przygotowań, ale w skokach, w dyscyplinach zimowych, szczególnie w skokach, to jest odwrotnie. Wy właściwie dopiero teraz ruszacie, więc te 100 dni to jest jeszcze dużo. Tu się może mnóstwo w Pucharze Świata tasować, zarówno jeśli chodzi o nas i o rywali. Dokładnie, ja zawsze mówię tak, że jeszcze trzeba czegoś dokonać, żeby później o tym mówić i tego się trzymmy. A jeśli chodzi o te 100 dni, dzisiaj właśnie też miałem pytanie od jednego z panów redaktorów z radia, który zapytał mnie, czy my podobnie jak w lekkoatletyce te 100 dni to mamy takie, że już wiemy w jakiej formie jesteśmy i jak to wygląda. Powiem szczerze tak, skoczek przede wszystkim to nie jest sport wytrzymałościowy, więc dlatego dla nas przede wszystkim to, co przepracowaliśmy całe lato, czyli od momentu tam maja do końca października jest ważne, a później ta forma, czy przyjdzie, można wszystko robić w tym kierunku, żeby ona przyszła, ale czy ona przyjdzie, trudno jest określić, dlatego trzeba naprawdę czekać i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o rywali. Adam, czy z naszego punktu widzenia kłopotem jest brak rekonesansu olimpijskiego na skoczni w Zhangjiakou? Wiadomo, COVID obostrzenia. Czy byś nie robił z tego zagadnienia? Znaczy, jest COC, czyli jest ten puchar kontynentalny, ale niestety on jest wtedy, jak jest Wisła, czyli jest Puchar Świata w Wiśle. I de facto na początku myśleliśmy, że wyślemy tam kogoś, żeby rozeznał może nie tych najlepszych zawodników, ale przynajmniej jednego trenera, serwismena i którejś z juniorów zawodników, ale cała ta logistyka, koszty tego przelotu i te wszystkie procedury, które tam trzeba przejść, myślę, że nie są temu warte. Jeśli zawodnik faktycznie jest w kadrze, jest w formie, to naprawdę, jeśli chodzi o sam obiekt, on nie sprawia aż tyle problemu. Po prostu trzeba dobrze skakać. A ta skocznia w Zhangjiakou jaka jest króciutko? Ona, myślisz, że naszym zawodnikom może pasować? No bo gdzieś na pewno obserwowaliście, tak? Tak, ja myślę, że to jest bardzo nowoczesna skocznia. Zresztą cały ten obiekt, jak się patrzy na niego, to jest, robi bardzo duże wrażenie. Ale wydaje mi się też, że to jest trochę taki styl azjatycki. Jak popatrzymy, co było w Pjongczangu, czy to, co jest często gdzieś tam w Japonii, to jest bardzo podobny profil. Zresztą te profile dzisiaj się wiele nie różnią, dlatego że przepisy dosyć mocno to korygują, ale robi wrażenie. Robi wrażenie to cała ta otoczka i to, co jest koło. Ale i tak dla zawodnika najważniejszy jest sam rozbieg i odbicie z progu. Gdzie ląduje, to już jest wytyczna tego, jak się odbije na tym progu. Adam, przepraszam, chcesz? Maciek, dobrze. Proszę. Nie lubimy rozmawiać o medalach, bo to jeszcze za wcześnie, ale mam do ciebie pytanie w kontekście rywalizacji drużynowej. Bo kiedy nasi skoczkowie lecieli do Pjongczangu, ten medal niemalże upragniony, drużynowy, olimpijski, wydawał się obowiązkiem. On był. Liczyliśmy na srebro, pamiętacie, tam Kamil Stoch wściekły rzucił kaskiem po swoim skoku, ale mieliśmy historyczny brąz. A jakie jest teraz podejście do rywalizacji drużynowej? Bo tak patrząc na lato, patrząc na końcówkę poprzedniego sezonu, to ja właściwie nie wiem, kto miałby być tym czwartym skoczkiem do naszej nieśmiertelnej trójki. I jak wy do tej rywalizacji podchodzicie? Czy ze spokojem, czy jednak jest jakaś lekka obawa? Znaczy to jest zawsze tak, że na pewno lepiej mieć czterech, pięciu, czy nawet sześciu zawodników na wysokim poziomie i zastanawiać się, kogo wystawić faktycznie, żeby tych resztę nie skrzywdzić, niż nie mieć tego czwartego, który gdzieś tam odstaje od tej pozostałej trójki.
Wydaje mi się, że po tym sezonie poprzednim pokazaliśmy, że jest i Andrzej Stękała. Dzisiaj jak patrzymy po letnim sezonie i Kuba Wolny bardzo fajnie zaczął się rozwijać i skakać, więc myślę, że fajnie, fajnie to jest i mam taką nadzieję, że właśnie ten problem, kogo wystawić, bo będą tak dobrzy, nas spotka, niż odwrotnie, niż nie będziemy mieli tego czwartego takiego, który dorówna tym trzem najlepszym, bo mimo wszystko dalej ta czołowa trójka to jest Kamil, Piotrek i Dawid. W takiej kolejności na teraz? Mówię o formie. To tak z głowy rzuciłem po prostu. Mm. Jeśli chodzi o samą formę, no to widzieliśmy końcówkę lata, gdzie zdecydowanie Dawid najlepiej skakał. Myślę, że tak jak na tych treningach, które teraz przeprowadzamy, Dawid jest w optymalnej formie, to nie jest jego szczytowa forma, ale potrafi naprawdę skoczyć bardzo daleko. Piotrek bardzo różne skoki. Kamil na jednym zgrupowaniu naprawdę skacze wyśmienicie, na drugim słabiej, więc to jeszcze nie jest stabilizacja, ale mimo wszystko to jest na pewno czołówka światowa. Dziękujemy pięknie, Adamie. Do zobaczenia w czwartek i w piątek. Letnie Mistrzostwa Polski. Się. Wielkie dzięki. Dobranoc. Dzięki, hej. Dobranoc. No więc powiem ci tak, Filipie. Myślisz, że Adam się zdenerwował tym pierwszym pytaniem? Nie, Adam, za długo się zdamy. Poza tym Adam był zajęty trzymaniem chyba smartfona, bo tak, widziałeś, tak, jak się trzęsło. Adam często korzysta ze smartfona, nie z laptopu, z laptopa. Natomiast ja mam do ciebie pytanie, bo w kontekście tej, już nie chciałem Adama o to dręczyć, bo to jest pytanie jednak drażliwe. Tak jak mówił Patryk Pancewicz, tak jak powiedziałeś ty, no, ten konkurs drużynowy będzie w pewnym sensie szczególny, bo to może być ostatni taki skład z Kamilem, Dawidem i Piotrkiem na igrzyskach. Ich może już. Ja tak wyliczyłem, że w Pekinie na drużynówce cała ta trójka będzie miała 100 lat. Równo 100 lat. I wiesz co, najstarszy z nich, Piotrek Żyła, mi się wydaje, że on będzie skakać do upadłego i on faktycznie może jeszcze dobrnąć do Predazzo 2026. Tak, Piotrek może być Kasajem. Kamil... No, podpowiada mi, że nie. Dawid może, ale zostawmy to. Tak, w Pekinie idziemy dalej, zrobią tak, swoje. Dalej, bo my jeszcze będziemy dużo mówić o skoczkach, tak. Zdecydowanie. Dobrze, jest taki portal statystyczny gracenote.com, gracenote.com i on takie prognozy na bazie różnych liczb. Jak to może wyglądać, jeśli idzie o medale w Pekinie? Zajęlibyśmy 20 miejsce z trzema krążkami. Rzecz jasna, Kamil Stoch srebro na dużej, Dawid Kubacki na normalnej, i trzecia Natalia Maliszewska, 500 metrów. Taka jest prognoza tych statystyków. Czyli indywidualne skoki. Tak, tak. Indywidualne bez drużynówki. No i my się tak zastanawiamy, czy nie za szybko z tą Natalią Maliszewską, ale z drugiej strony kobieta od 2-3 lat pokazuje, że... To nie jest wysoka, stabilna, tak, tak. Wysoka, stabilna forma. W dodatku wygrana w oglądanych zawodach Pucharu Świata na torze olimpijskim w Pekinie. No wszystko nam się idealnie składa. Jakub Jaworski ze sztabu szkoleniowego Natalii. Właśnie teraz o formie Natalii. Wydaje mi się, że Natalia teraz jest tak mocna. Nie dlatego, że szuka jakiegoś krótkiego przedziału czasowego do tego, żeby pokazać najwyższą formę fizyczną. Natalia po prostu jest mentalnie przygotowana do tego, żeby wygrywać. I to jest kwestia ustawienia procesora, a nie, że tak powiem, hardware'u, czyli tej fizycznej strony. Natalia jest naprawdę piekielnie mocna do tego, żeby wygrywać i jest skupiona na tym, żeby dalej jeździć jak najszybciej. Więc ja akurat o to jestem spokojny. Mogę powiedzieć, że tak, Natalia jest jedną z głównych pretendentek do zdobycia medalu na igrzyskach. No i poza tym jeszcze rzecz niebagatelna. To nie jest jej olimpijski debiut. Ona wie, jak to smakuje. Więc... Tak, tak. Kilka razy też w ważnych zawodach zaliczała upadki. Tak, ma tak, to tak. Już po prostu przećwiczone, tak? I wie, w którą stronę. Jeśli tylko sama się nie napompuje, to formy możemy być spokojne. Ale akurat Jakub mówi, że ta strona mentalna jest to, jest ze wszystkich najsilniejszych stron, to jest najsilniejsza strona. Dobrze, ja tu jeszcze przyniosłem ze sobą taki pakiecik. Świeżutki, prosto z rąk Tomasa Bacha. Tak, 55 stron. To jest playbook olimpijski, czyli zbiór zasad i reguł, którymi powinni się kierować olimpijczycy i dziennikarze. 55 stron po angielsku i co tam czytamy? Trzeba być zaszczepionym, żeby pojechać na igrzyska do Pekinu, czyli nie tak jak w Tokio to jest
warunek przyjazdu, oczywiście jest druga strona. Możesz spędzić 21 dni na kwarantannie, tylko pytanie, który ze sportowców decyduje się na 21 dni kwarantanny przed igrzyskami. Oczywiście. Tym bardziej, że w tym playbooku nie jest sprecyzowane, jak ta kwarantanna miałaby wyglądać i czy w ogóle byłaby możliwość treningów. Tak więc podejrzewam, że wszyscy sportowcy przyjadą zaszczepieni, bo będą musieli. Zresztą już są dwie reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Kanady, które wymagają obligatoryjnie. Nie jesteś zaszczepiony, nie ma szans, żebyś nawet posiedział tam 21 dni na kwarantannie. Jak to w naszej reprezentacji może wyglądać? Konrad Niedźwiecki raz jeszcze. Nie mamy jeszcze listy wszystkich od wszystkich związków, natomiast no, łyżwiarze wszyscy są zaszczepieni. Z tego co wiem, skoczkowie czy z PZN-u również są zaszczepieni i myślę, że no, w tym kierunku jednak to idzie. Jest to dosyć brutalny sposób, żeby to wymusić, natomiast no, wydaje się, że to jest jedyne rozsądne rozwiązanie tej sytuacji. Do tego codzienne testowanie, nawet jeżeli jesteś zaszczepiony, no już jestem w stanie powiedzieć, że no na teraz wygląda to ostrzej niż w Tokio. Natalia Maliszewska była w Pekinie kilka dni, teraz przeniosła się do Japonii. Jeszcze raz Jakub o tym, jak to wyglądało, tak? Czy faktycznie Chińczycy pilnują tego wszystkiego? Są praktycznie odizolowani od jakiegokolwiek świata zewnętrznego, mają wydzielone pasy na lotniskach, jeżdżą specjalnie do tego wyznaczonymi busami. Hotele są tylko i wyłącznie przeznaczone dla zawodników danej dyscypliny, więc łyżwiarze toru krótkiego spotykają się tylko i wyłącznie z łyżwiarzami toru krótkiego. Nie można wyjść poza obręb hotelu oprócz tak zwanego spacerniaka, czyli pewnego miejsca na zewnątrz, gdzie można wyjść na chwilę się nasłonecznić. Parafrazując, nowy, wspaniały olimpijski świat. Tak, ale myślę, że wszyscy się tego spodziewają, no bo gdzież to się w końcu zaczęło? Żyjemy razem z tym COVID-kiem. Oczywiście. Filip Czeszanowski, bardzo dziękuję i odliczamy. Jutro już będzie 99 dni do igrzysk.